O sieci szpitali minister zdrowia mówił również na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa. Jak podkreślał, nowa ustawa nie oznacza likwidacji jednostek, które się w niej nie znajdą. Koncentrujemy się przede wszystkim na szpitalach, które działają na ostro, czyli przyjmują pacjentów w stanie nagłego zachorowania przez izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. I to jest, można powiedzieć, istota czy główny wyznacznik tego, kto w tej sieci się znajduje. Nie ma żadnego elementu kryterium własności wśród warunków wchodzenia do sieci. Szpital, który spełnia określone merytoryczne kryteria, do sieci jest zaliczony. Co się dzieje ze szpitalem, który do sieci nie jest zaliczony? Otóż te szpitale funkcjonują według zasad, które dotychczas obowiązują, niezmienionych. Bo podkreślam, że ustawa o sieci szpitali nie jest, no, można powiedzieć, czymś nowym, tylko jest właśnie nowelizacją fragmentu ustawy, która reguluje kwestię udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Radni Sejmiku przyznali dziś także tytuł zasłużony dla województwa podkarpackiego trzem osobom. Otrzymali go twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego Eugeniusz Kwiatkowski, były biskup diecezji sandomierskiej Edward Frankowski oraz współzałożyciel Związku Strzeleckiego Strzelec Marek Strączek. Przed otwarciem sesji w Urzędzie Marszałkowskim wystąpiły dwa zespoły taneczne, które wzięły udział w 13. Międzynarodowym Festiwalu Dzieci Gór i Dolin w Niebocku. Grupa Akcen z Moskwy zaprezentowała taniec Kobiety Rosji, zaś Poparac Kwetka ze Słucka na Białorusi, taniec pracy oraz Wesołą Polkę Witebska.